Nepo rozegrał na Tajty Tuesdayu partię z pracownikiem Czeskoma, poszło nie po jego myśli, więc później prześwietlił delikwenta, no i oczywiście uznał za podejrzanego. No więc zobaczcie, co też takiego w tej partii się wydarzyło i jakie dowody Nepo znalazł. Partia zaczęła się od katalonki, czyli tutaj oczywiście goniec wjeżdża na G2 i po A6 zostało zagrane hetman C2. Hetman C2 jest oczywiście po to zagrane, żeby piona z C4 zabezpieczyć, ponieważ najbardziej jadowite warianty partii katalońskiej, no to są właśnie te, w których czarny wybija na C4 i później kisi tego pionka. No i właśnie taki oczywiście był plan związany z ruchem A6. No i w partii Nepo gra H6. Łatwo się domyślić, że tego typu ruchy w debiucie to raczej nie jest odpowiedni wybór. Dalej tutaj mamy skoczek F3, nastąpiło to wybicie na C4, poszło A4, żeby do B5 nie dopuścić, szach, goniec D2, C5, no i tutaj roszadka, bicie na C5, no i doszło właściwie można powiedzieć do takiej bardzo standardowej sytuacji. Bardzo często tak to właśnie wychodzi z partii katalońskiej, mianowicie jest tutaj jeden problem do rozwiązania i tym problemem jest delikwent z C8. Goniec na C8 to jest po prostu bieda, a ten goniec na G2 jest naprawdę silny i ta presja na B7 jest oczywiście bardzo wkurzająca. No czarny musi się nagimnastykować, żeby ten problem rozwiązać. A biały oczywiście no, stara się nie ułatwiać zadania, ale w tym konkretnym przypadku lepiej było zabezpieczać pole B5, a nie B6, no bo tutaj czarny sobie B5 faktycznie zagrał, więc to A5 było po prostu błędem, ponieważ teraz faktycznie Nepo rozwiązał problem swojego gońca, no i teraz pozycja jest już totalnie równa. I teraz biały skoczek A4, bicie, odbicie, wieża D8, no to goniec uciekł, skoczek D5, nastąpiła propozycja wymiany hetmanów, propozycja została zaakceptowana, więc nastąpiła tutaj wymianka po prostu. No i cóż, biały się zaktywizował. Oczywiście ten goniec z G2 był zasłonięty, był taki dosyć nierobotny. Teraz jak skoczek odszedł, no to jest tutaj już dosyć nieprzyjemne związanie. W partii goniec F6, no to E4. I tutaj fajny trik został zastosowany, no bo Nepo oczywiście chce wymieniać, a biały po raz kolejny wykorzystuje tego swojego gońca z G2, choć obiektywnie pozycja oczywiście cały czas w równowadze. No i właśnie wszystko się powymieniało, goniec C3, no tutaj biały próbował gdzieś tam się wtrynić na D7, ale to nie wyszło. A w ogóle jak rozpoznać pracownika Czeskomu na Czeskomie? Jak grasz z pracownikiem Czeskomu, to on będzie miał taki zielony pionek przy niku i to właśnie oznacza, że to jest pracownik. No dobra, więc biały chce tutaj wtrynić się na D7, chce wkroczyć na siódmą linię, ale czarny nie wpuszcza, no to w takim razie biały aktywizuje króla. No logiczne. Czarny gra G4, żeby tutaj piony białego nie mogły ruszać dalej, no ale biały sobie blokuje sytuację i próbuje jednak te piony czarnego jakoś podrywać. W partii docisk na A6 i właściwie należało się tutaj pogodzić z losem. Pozycja czarnego jest nieprzyjemna, jest kiepska, ale nie jest przegrana. Po prostu trzeba zagrać wieża A7, obronić tego piona z A6 i gramy dalej. No biały po prostu nie ma gdzie ukąsić. Ale Nepo postanowił tego pionka oddać. Właściwie nie do końca wiadomo za co. No bo okej, wkroczył tą wieżą na G4, no ale piona G3 nie zaatakuje podwójnie, więc nie wiadomo do końca o co tutaj chodziło. I biały oczywiście próbuje tutaj przewagę zrealizować. No i zaczyna od G4.
żeby wytworzyć sobie wolnego pionka. Logiczne. W partii wieża A6, wieża poszła na D7, tutaj wybicie i król G2. No, chciałoby się zbić tutaj, no ale tutaj mała pułapeczka została zastawiona, mianowicie wieża F1 wisi w powietrzu, król G2, król G6, no i tutaj kolejny pion został zdobyty. Co zabawne, cały czas ta pozycja nie jest przegrana. Król białego jest w na tyle fatalnej pozycji, jest tak koślawo ustawiony, że cały czas nie da się tego wygrywać. W partii wieża C1, no i tutaj te figury czarnego utrudniają życie. No ale pomału tutaj ten król białego się aktywizuje, więc widać, że jest progres. Też nerwowo się zrobiło na zegarku. Wieża białego teraz już też ładnie wkroczyła do akcji, więc widać, że w dobrym kierunku realizacja tej przewagi idzie. No i teraz dosyć niepotrzebne, wieża C8, ten król został wypuszczony. No tutaj chyba przez B3 należałoby grać i może wieża B8 i B4, B3, tak wyczekać oponenta, zobaczyć co on tutaj zrobi. No bo jeżeli tego piona z linii B się nie ruszy, no to ciężko jakkolwiek tutaj coś poatakować. No ale dobra, w partii mamy wieża C8, wieża A8, więc tutaj jedna i druga strona stoi w miejscu. W sumie goniec D4 byłoby fajnym pomysłem, żeby później wieża B5, B4, no ale okej. Tutaj sobie panowie walczą cały czas. Ta wieża jest strasznie wkurzająca, król nie ma jak się zaktywizować. No i tutaj pod presją czasu, no 30 sekund, ale wiadomo, nieczęsto ma się na rozkładzie wicemistrza świata, więc już nerwy na pewno były. No i tutaj nastąpiła podstawka, którą Nepo od razu wykorzystał, bijąc na B4 i przechodząc do takiej końcówki z figurą więcej, co prawda, ale wszyscy dobrze wiemy, że wieża goniec na wieżę obiektywnie to jest po prostu remis, no tylko trzeba się precyzyjnie bronić. No i tutaj się bronił, no i finalnie się wybronił. W ogóle partia zakończyła się w 109 posunięciu, trzykrotnym powtórzeniem pozycji. No i teraz, czy w tej partii zadziało się coś niezwykłego? No, wydaje mi się, że nie. Ja przynajmniej nic takiego nie widziałem. Nepo też nie widział, bo nie wrzucił tego w swoim poście. Natomiast na pewno zwrócił uwagę ranking oponenta. I myślę, że to właśnie wokół rankingu Nepo zaczął tutaj przeprowadzać swoje śledztwo. Gdyby tutaj biały miał ranking 2900, to myślę, że Nepo by nie zwrócił uwagi na tę partię. Nepo zwrócił uwagę na dwie podejrzane sytuacje w partiach tego zawodnika. Pierwsza z nich to ta. No bo tutaj oczywiście można skasować tę wieżę jak najbardziej. Można zagrać hetman E4, żeby obronić gońca i jeszcze dociskać po linii E. Hetman E4 jest najlepszym ruchem. Natomiast czarny zdecydował się na B3 z planem goniec B4. Co jest oczywiście bardzo logiczne ze względu na to, że ta wieża nie ma się gdzie ruszać, nie? Więc wtedy ten atak będzie silniejszy. Ta wieża dosłownie nie ma gdzie odejść. Natomiast jest to stockfishowo błędem, to zagranie B3, ze względu na to, że daje możliwość oddania jakości w troszkę lepszej redakcji, no bo się tutaj biały aktywizuje. Więc w sumie nie wiem, co tutaj według Nepo jest podejrzane, no tym bardziej, że nie jest to nawet jakby rekomendacja stockfisha. I jeszcze ta partia wydała się Janowi podejrzana ze względu na to, że w tej pozycji czarny mógł zagrać hetman D1, wymienić hetmany i łatwo wygrać partię.
Co jest oczywiście prawdą. Hetman D1 jest tutaj najbardziej praktycznym podejściem, ponieważ no, wtedy biały po prostu nie ma żadnej kontry, tak? Nie ma hetmanów na desce, nie będzie żadnego ataku, no, nie ma szans, że czarnemu się coś złego stanie, no i z tak kolosalną przewagą materialną to na luzie się wygrywa. Tak nawiasem mówiąc, głównym ruchem rekomendowanym przez Stockfisha jest tutaj hetman B8, po co nie wiem. Ale Stockfish by tak chciał grać. Natomiast Niranian zdecydował się tutaj na posunięcie H6, które wydaje się być bardzo takim ludzkim, logicznym zagraniem, no bo robię sobie furtkę dla króla. No, nie będzie ryzyka, tak, że jakiegoś mata podwalę czy coś takiego. No, podejrzewam, że czarny po prostu w kompletnie wygranej pozycji przeoczył, że może od razu wymienić te hetmany, stwierdził, że zrobi sobie furtkę, no i luzik arbuzik. Wydaje mi się, że jak najbardziej logiczne zagranie, no a taki ruch hetman D1 może zostać przeoczony. No ale tutaj później ten hetman faktycznie wjechał i wymiana hetmanów nastąpiła, więc widać, że czarny faktycznie hetmany chciał wymienić, no tylko nie wiem, jakoś no, musiał przeoczyć to hetman D1, czy może ruch wcześniej sobie planował, że a zagram, że ten hetman gdzieś ucieka, to zagram sobie H6, żeby mata nie podwalić, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to H6 było jakieś turbo podejrzane. No i jeszcze Nepo wspomniał, że ten zawodnik ma ogromne wahania nastrojów, że tutaj z 2800 wygra, potem z 2300 przegra i tak dalej, i tak dalej. No ale kurde, to są szachy w internecie, no tutaj ludzie się nie spinają jakoś bardzo na wynik. No i druga sprawa to jest blitz, no muszą być wahania. No i tutaj, że tak powiem, mocne słowa ze strony zawodnika, który dosłownie tego samego dnia zagrał posunięcie D3 i podwalił mata na ósmej linii, no bo teraz już hetman zabiera pole G7. Więc jakbym był złośliwy, to też bym powiedział, że interesujące, że gość został wicemistrzem świata, a podwala mata w dwa ruchy.